Siemanko, witam po raz kolejny na kanale. Dzisiaj bierzemy sobie pod lupę drugą galę tegoroczną PFL. No, ubiegły tydzień wyglądał całkiem przyzwoicie. Po kolei patrząc, PFL 6 na 10. No, PFL wiadomo, jak to tutaj zazwyczaj wygląda, jeśli chodzi o organizację PFL. Mamy tutaj często niespodzianki, raczej większych niespodzianek nie było w ubiegłym tygodniu. No zobaczymy, jak to będzie w czwartku. Na piątek nagrywam w środę. 10 pojedynków, kategoria ciężka i kategoria piórkowa. Dobra rozpiska, bardzo dobrze to wygląda. Przyznam się szczerze, że fajnie, fajnie to PFL tutaj skleja z gali na galę. Dobra rozpiska, mało przetasowań, bo w sumie tylko dwie walki wypadły. Wypadł Koreańczyk Sungbinio w pojedynku z Jenkinsem. Wszedł w jego miejsce Kyle Boczniak. I tutaj jeszcze wypadł Ali Izajew, główny faworyt do zwycięstwa tego turnieju. W jego miejsce Clisson Abreu, przepraszam, nie Clisson Abreu, tylko Adam Keresz, Izraelczyk. Jeszcze tutaj mieliśmy przetasowanie jedno. Denis Golcow kontra Cody Goodale, Kyle Goodale. Zaraz do tego dojdę, bo tutaj ja widziałem, że tutaj zaktualizowało PFL tą rozpiskę, a TAPO akurat nie. Rzućmy okiem na zeszły rok. Mieliśmy tutaj kategorię ciężką na trzeciej gali i niespodzianek było sporo, bo w sumie w czterech pojedynkach trzy. Denis Golcow wygrał z Modrisem, był dużym faworytem. Tutaj Bruno Capelloza znokautował szybciutko Antedelię w 25 sekund. Wtedy kurs na Capellozę 4-0, przypomnę, był. No, Capelloza wygrał cały turniej, w finale pokonał w rewanżu Delię na 5-minutowym dystansie. Van der Sejs również był underdogiem w pojedynku z Mohamedem Usmanem. Tam brat mistrza organizacji UFC się wystrzelał dość mocno i ostatecznie dał się poddać. No i tutaj w tym pojedynku Werduma z Renanem Ferreirą było sporo, jakby to określić, kontrowersji. Najpierw Werdum poddał Renana Ferreirę, wypuścił go, potem Ferreira go chyba ubił, ground and pound, w końcu mieliśmy nowy contest. No to zaliczam, tak powiem, że Buki zaliczył wtedy zwycięstwo Ferreirze. No cóż, no lecimy tutaj z typowaniem 10 pojedynków. Najprawdopodobniej po majówce wracam na Telegram, także jakby ktoś chciał typy z innych gal oczywiście również, bo na Telegramie ja typuję bynajmniej wszystko, kto tam siedzi. Grupa istnieje od zeszłego roku. No w tym roku to ja miałem trochę problemów zdrowotnych, to tam słabo to wyglądało zasadniczo i wynikowo, no wynikowo może nie jakoś tragicznie, ale bez szału porównaniu z zeszłego roku. No i też tych typów było mało, ale już w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej wracam, także zainteresowanych typami zapraszam, no zapraszam do kontaktu. No i co, lecimy z typowaniem. Enjoy. Kartę otwieramy pojedynkiem, ciekawym pojedynkiem w kategorii piórkowej. Alejandro Flores kontra Saba Bolagi. Bardzo interesujący stylistycznie matchup, bym powiedział. Alejandro Flores, 23, gościu, który miał swoją szansę w Contenderze, to był 2020 rok. Przegrał tam wtedy gilotyną, przez poddanie gilotyną z Brazylijczykiem Rafaelem Alvesem w drugiej rundzie. Wtedy no Rafael Alves go, no troszkę tą swoją fizycznością, powiedziałbym, nie tyle, no zajechał, o tak, chyba najlepszego słowa tutaj użyję takiego. Wcześniej Flores wojował na kombatę, jedyna porażka to jest z Andresem Quintaną, też zawodnikiem, który w tufie był chyba, z tego co sobie przypominam. W ubiegłym roku dwa zwycięstwa Floresa, tutaj pokonał jakiegoś niepokonanego chłopa, nie znam kompletnie, oglądałem tą walkę z Ditonem i powiem szczerze, że w pojedynku z Indianinem Flores szału nie było. I myślę, że to jest dobry prognostyk dla mojego typu na tą galę. No rekord mocny 23-30 lat, bardzo dobre warunki fizyczne na tą kategorię piórkową z Alvesem, tak, bo w piórkowej ja wtedy stawiałem na Floresa w pojedynku z Alvesem, pamiętam, bardzo mocno przestrzelony typ, bo Rafael Alves jednak pokazał się z bardzo, bardzo, bardzo dobrej strony wtedy. Saba Bolagi, 14 zwycięstw, dwie porażki, remis z zawodnika pochodzącego, znaczy to jest zawodnik, nie wiem, on z Iranu chyba pochodzi. Reprezentuje Niemcy. Bolagi to jest gościu zaprawiony mocno w zapasach. On zajmował takie solidne miejsca na wielu imprezach europejskich, światowych, z tego co wyczytałem. Przyjrzałem się nieco bliżej Bolagiemu. No jednak jest to zawodnik, no można powiedzieć, maszyna decyzji. Nie ma jakichś rewelacyjnych nazwisk w rekordzie, ale tutaj wojował z dobrymi nazwiskami. Dwie porażki to jest Lomalies Kijew, aktualnie zawodnik KSW. Porażka w splitem też taka, powiedziałbym, taka sobie powiedziałbym, nie do końca moim zdaniem
sprawiedliwa. Sasza Szalma, który też chyba w tufie był. To był ten tuf, gdzie Marcin Wrzosek wtedy brał udział. No i Polaki całkiem dobre tutaj wygrane. Bił się na M1 Challenge. Pokonał Brandera. Brander też sobie całkiem nieźle radził swego czasu. Zwycięstwo z Chochłowem. No Chochłow no to zawodnik, który bił się na fenie, znokautował wtedy Mansura Abdulzakowa. Potem jeszcze miał walkę na CA. Ostatnia walka to był październik ubiegłego roku. Zwycięstwo z Abu Tonkarą, który ostatnio też bił się na Bellatorze w Irlandii, z tego co pamiętam. No zasadniczo tak, matchup taki z kategorii striker kontra zapaśnik. Na pewno tutaj Flores będzie miał sporą przewagę na nogach, bo jest no, dużo wyższy, zasięg ramion też będzie miał, taki, no nie powiem gargantuiczny, ale bardzo, bardzo będzie miał sporą, odnoszę wrażenie, przewagę zawodnik z Meksyku. No ale tak, no Flores stójka, a Bolagi jest naprawdę mocnym zapaśnikiem. Rzeczywiście gościu, który bazuje mocno na swojej grze zapaśniczej, na swoim dobrym cardio na pewno. No i no, ciężko mi nie postawić na Bolagiego tak naprawdę, bo nie będę ukrywał, że tutaj jak już obserwujecie te moje wypociny, typowania, sorry, że tak mówię, śmieję się oczywiście. No to jednak tutaj ja przeciwko zapaśnikom staram się nie grać. Ostatnio też popełniłem ten błąd w pojedynku z Christiana Edwardsa, bo ostatecznie tutaj zagrałem na Edwardsa, a typowałem na Nila na kanale. Kursy na ten pojedynek już mamy wyrównane w tej chwili. Zaraz, jak to wyglądało. Z Floresa mamy z 1,71 na 1,90. Jeszcze widziałem gdzieś 2,0. Ja stawiałem dzisiaj po 1,99. Lecą te kursy. U niektórych buków już mamy faworyta w osobie Niemca. 1,88 w średniku z 20. No, wiem, że dużo osób gra na Bolagiego i no, trudno nie postawić na niego. Moim zdaniem wygra to Bolagi na punkty. Tutaj jakiejś wielkiej filozofii nie widzę. Saba Bolagi na punkty mamy tutaj 3,25, ale już spadki mamy dosyć mocne. To jest 3,85 na 2,75 w tej chwili. No tutaj scenariusz jest jeden. Moim zdaniem Flores się nie da skończyć. Lubię, jeśli nie da się skończyć, to nie da się skończyć szybko. Saba Bolagi będzie tutaj pracował, będzie agresywnie wchodził. Obalał, pracował pod siatką. Obalał, obalał, obalał. Naprawdę tak to będzie wyglądało, bo nie wydaje mi się, patrząc na Floresa. Flores nie ma jakichś wybitnych zapasów, z tego co sobie przypominam. Ja postawiam na Bolagiego, tutaj kurs bardzo dobry i oczywiście tak, Bolagi. Flores nie ma dobrych jakichś rewelacyjnych nazwisk, jednak ma lepsze nazwiska, jednak obiektywnie patrząc, bo tutaj na scenie kombaty mamy kilku całkiem przyzwoitych zawodników, jak Vilaseca, jak właśnie Polaszka z Quintana, no właśnie on przegrywał z tymi co lepszymi zawodnikami, z Seferem Alvesem, Elpidio i Marokin to też nie są zawodnicy, którzy biliby się na jakiejś wyższej scenie niż kombaty, a że tak powiem. A Saba Bolagi, tak jak mówię, tutaj dwie porażki tylko na punkty. Lomali jest Kijew, Sasza Szarma z Szarmą, moim zdaniem, obiektywnie patrząc, no, wygrywał na punkty w moich oczach może troszeczkę. A nie, no nie było stronniczo, bo ja tej walki na żywo nie oglądałem. Porażka z Lomalim z Kijewem, naprawdę mocne, solidne, bardzo nazwisko, ma 33 lata, taki moment, że, no, ja już życzeniowo nie idę tutaj, bo pewnie jakiś czas temu to zapostawiłbym na Floresa, bo jednak oczywiście Flores, kurwa, stójka, gabaryty, zajebiste, tak, utrzyma na nogach. Nie, moim zdaniem nie utrzyma i właśnie Bolaki będzie obalał, wstawał, zajedzie prawdopodobnie swoim cardio, a ten kurs 3,25, jak złapiecie gdzieś w polskich bukach, to wcale bym się nie zastanawiał, tylko bym wjeżdżał. Ja sobie też poszukam. Ja grałem dzisiaj Bolakiego po 1,99, także jest to dobra, moim zdaniem, propozycja do singla. Jak najbardziej, tylko i wyłącznie do singla. Ja stawiam na Niemca w tym pojedynku. Szymon Moraes kontra Boston Salmon. Też bardzo fajne zestawienie w tej kategorii piórkowej. Powiem szczerze, tak, Szymon Moraes w ubiegłym sezonie jakoś mnie szczególnie nie zaskoczył. Najpierw porażka z Brendan Lagnane. Szybka porażka w pierwszej rundzie ciosami. Odbił się dwoma zwycięstwami Moraes, jednak z totalnymi przeciętniakami, ze Steelnem, gdzie no Jesse Steel, nie ukrywajmy, nie jest zbyt klasowym zawodnikiem. Wyglądał tam Szymon Moraes blado. Nokaut na Stojadinowiczu, dobry nokaut, ale też to są zawodnicy, którzy nie są topowi. Nie ma co tutaj owijać bawełnę. Szymon Moraes, zawodnik, który był bardzo długo związany z World Series of Fighting, bił się o pas, przegrał z Marlonem Moraesem. To były bardzo odległe lata, bo to był 2015 rok, ale no ma solidne zwycięstwa
swoim rekordzie, 5 walk w UFC, 2 zwycięstwa. Shane Moraes pokonywał Mata Seisa, pokonywał Julio Arce przez splita, gdzie był sporym underdogiem, no i 3 porażki, zabił Magomed Sharipov, wtedy to było w kategorii biurkowej, bo chyba potem, aha, nie schodził już do kogucie. Sadiq Yusuf, Andre Fili, a Boston Salmon to też jest zawodnik, który zasadniczo, myślę, że więcej się spodziewano po Bostonie Salmonie w UFC, bo on dostał szansę w UFC po zwycięstwie na kontenderze, tam pokonał, może nie tyle niespodziewanie, co jednak, no, jakby to określić, tutaj ta walka była, kursy były bardzo wyrównane, ja osobiście punktowałem, typowałem na Turcjosa, bo jednak Turcjos się zapowiadał, wydawało się lepiej, bo Stone Salmon odrobił pracę domową, wtedy dał bardzo dobry pojedynek, wygrał na punkty, debiutował praktycznie 1,5 roku później, jednak szybko został zwolniony z UFC, 2 porażki, Khalid Taha, 25 sekund, 2 minuty, rozstrzelał go również Randy Costa. Boston Salmon wrócił po prawie 2-letniej przerwie, teraz pojedynkiem, on miał zakontraktowanych tych walk sporo, na LFA miał się bić, na Fury chyba. Dosyć, czy spodziewanie, niespodziewanie, te kursy też były wyrównane w pojedynku z Koreańczykiem. Dong-Yeom Lee to jest były mistrz Brave, nie wyszedł do trzeciej rundy Koreańczyk. No, Salmon wrócił w niezłym stylu, jednakże tak patrząc obiektywnie, to nadal moim zdaniem Shane Moraes to jest troszeczkę zbyt wysoka półka dla zawodnika Extreme Couture. Kursy mamy w tej chwili też takie, no, faworytem jest Shane Moraes, rosną te kursy, ludzie w Bostonu Salmona, jednak mi się wydaje, że jednak nadal, tak, przede wszystkim tak, Shane Moraes też wraca po kontuzji, zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo moim zdaniem nie będzie to łatwa walka dla Moraesa. No i jeśli miałbym postawić postawię na Brazylijczyka, jednak bez większego przekonania osobiście, walka nie potrwa do decyzji 1,47. Dobra, myślę, propozycja, bo tutaj patrząc na tych zawodników, chociaż Moraes, kurde, mnie ze Stirnem zawiódł strasznie, bo wyglądało to słabo, byłem obsrany, bo stawiałem wtedy siadł mi bardzo dobry kurs, bo stawiałem na walkę właśnie Moraes-Stirn, że ta walka nie potrwa do decyzji, a wtedy Moraes wyglądał bardzo słabo i też tutaj 2 rundy praktycznie się męczył ze Stojadinowiczem, a z Bostonem Salmonem może być ciężej, więc tak na dwoje babka wróżyła, ja osobiście bym nie postawił tutaj. Jedyne co z tych overów to właśnie to 1,47 na to, że walka nie podała do decyzji. No bo Salmon ma czym uderzyć, jednakże ja przypomnę, że też nie ma chyba zbyt mocnej szczęki. No, taki pojedynek, który ja prawdopodobnie ominę. No jeśli miałbym postawić, to Brazylijczyk jednak mimo wszystko jest bardziej doświadczony na pewnym poziomie. Walka myślę, że się rozegra na nogach. Wielkiej tutaj filozofii nie ma. Myślę, że Moraes. No Morales, jeśli mamy postawić to na Szymona, jednak ja osobiście swoich 5 najprawdopodobniej nie postawię w tym pojedynku. Pierwszy pojedynek w kategorii ciężkiej i zasadniczo zestawienie, które mnie bynajmniej najbardziej interesuje, zarówno pod względem sportowym, jak również pod względem kursowym. Clinton Abreu kontra Adam Keresz. Mamy tutaj naprawdę świetne zestawienie. Pomimo tego, że wypadł rywal Clintona, bo jednak Clinton Abreu miał się pierwotnie bić na tej karcie z Alim Isajewem. Clinton Abreu, zasadniczo może oddzielmy ten momenty kariery, gdzie Clinton Abreu wojował w kategorii półciężkiej i wojował w kategorii ciężkiej, bo on no, zdecydowanie najlepsze lata swojej kariery tutaj kategoria półciężka, mistrz Brave, 3 zwycięstwa dla Brave, zwycięstwa w Rosji, Wiktor Nemkow, z Wjazyginem chyba w kategorii ciężkiej, tak, w UFC 4 pojedynki, jedno zwycięstwo samym Alvim, 3 porażki, no tak już uogólniam, bo tutaj no contest z Jamalem Hillem, porażka z Ankalejewem na pełnym dystansie, gdzie postawił się Clinton Abreu i porażka z Peter Szawinem Gazatowym, znanym z pojedynku z Michałem Oleksiejczukiem, gdzie ten pojedynek był. Ja osobiście punktowałem dla Brazylijczyka, więc tutaj ta walka była bardzo bliska. Debiutował Abreu w PFL w ubiegłym roku w czerwcu. Przegrał szybko z Jamelem Johnson. Spora niespodzianka to była wtedy, bo te kursy na Abreu chodziły w okolicach 1,40 parę. Jednak trzeba przyznać, że wtedy Clinton Abreu, ta jego sylwetka wtedy to nie był ten gość, który będzie się bił teraz, bo jednak trzeba przyznać, że ta sylwetka jego była bardzo zalana. Teraz troszkę Abreu inaczej odnoszę wrażenie wygląda. 15-5 jego rekord i tutaj tych porażek przed czasem za dużo nie ma, bo tylko 3 na 5, no nie tylko. Na początku kariery też troszkę z kapelusem w trzeciej rundzie, na Jungle Fight do pas kategorii chyba półciężkiej
I porażka właśnie z Jamalem Jonesem, gdzie on tą walkę też wziął, chyba z tego co pamiętam, tak wszedł z dupy trochę do tego pojedynku. Adam Keresz 5-0. Adam Keresz związany był z Bellatorem przez ostatnie lata, stoczył tam w sumie w ciągu 3 lat, to 2017-2019, tylko 3 pojedynki. Wygrał wszystko przed czasem. No rywali nie miał zbyt mocnych, bo tutaj jakiegoś Izraelczyka, Kili Sidelnikow, tam spora niespodzianka, znokautował Baby Fedora i nokaut też na Wladimiru Fedin, który chyba dobrze pamiętam, ale chyba się bił z Kamilem Oniszczukiem w kategorii chyba średniej na ACA, chyba całkiem niedawno. No i zwycięstwo z Chadem Johnsonem teraz w marcu wraca szybko. Adam Keresz do klatki. I powiem szczerze, ja mam tutaj spore wątpliwości, bo tak, no faworytem zdecydowanie tutaj Buków jest Keresz i idą wszyscy mocno w Keresza z 2-0, zjazd mamy na 1,51 i ja się tutaj totalnie nie zgadzam. Oczywiście Adam Keresz ma czym uderzyć. Christian Abreu zasadniczo patrząc obiektywnie jest zawodnikiem już po swoim prime. Jednak, czy tak, jest 29 lat, gościu, który trenuje w American Top Team, widać, szlifuje zapasy, ma twardy łeb, no dał się upolować tutaj Jonesowi. UFC przypomnę, że wytrzymał pełny dystans z Ankalejewem i pełny dystans z Gamzatowem, Jamalem Hillem dał się trafić wtedy kolanem takim na korpus, z tego co pamiętam, a zwycięstwa jego w Rosji też były naprawdę imponujące, bo tutaj dwa zwycięstwa, Wiktor Nemkow, Wiazygin, gdzie z Nemkowem choć Balbekson pełny dystans przewalczył, z Wiazyginem poddał dużo ciężkiego Rosjanina, dużo cięższego, bo wtedy tam bite 10 kilo na pewno był cięższy. No zobaczymy, ile Abreu wniesie na klatce, na wadze do tego pojedynku. Powiem szczerze, ja mam mieszane uczucia. Ja bym nie postawił na Keresza z takich linii dosyć interesujących moim zdaniem. No jeśli już iść, no to oczywiście Keresz dystans 1,77 i to ma jakieś ręce i nogi. Jednakże moim zdaniem no ja bym osobiście gdzieś, nie wiem, widzę, postawię na Abreu akurat w tym pojedynku. Jednak wydaje mi się, że tutaj poziom jednak rywali i Keresza, i Abreu jest zgoła odmienny. Oczywiście tak, jak mówię, Adam Keresz ma czym uderzyć, jednak on ma podejrzaną kondycję. Jakby nie patrzeć, to tutaj wyszedł najdalej na półtorej rundy i moim zdaniem też na półtorej rundy wyjdzie. A z takich właśnie propozycji, to tutaj sobie już przylukałem, to jest over 1,5. W tej chwili średni kurs mamy 2,23 i to jest dobra opcja. Moim zdaniem, jeśli złapiecie drugą rundę gdzieś, a myślę, że te kursy też będą się kręcić gdzieś w okolicy 1,70 parę, może mniej troszkę, to tutaj myślę, że warto to wziąć. Myślę, że to nie będzie łatwa tak walka dla Keresza, bo Keresz jednak patrząc na tych rywali swoich, no to no z całym szacunkiem, ale to nie byli zawodnicy topowi. No już Shane Sidelnikowa tam była spora niespodzianka, z Fedina nie było sztuką mówić. Chad Johnson też dał się, no dał się, no lepszy był Keresz niż Chad Johnson zdecydowanie. 5-0 to nie jest zbyt doświadczony zawodnik jeszcze, też zwalczył z przerwami. Trenuje w Izraelu, Clinton Abreu w American Top Team. Widać się przygotowywał, no o ile z Ali Misajewem, to ja go za bardzo nie widziałem, o tyle myślę, że tutaj ma spore szanse Abreu z Kereszem. I ja postawię na Abreu, może jestem, znaczy postawię na, bo muszę wybrać faworyta i postawię na Abreu. Jednakże ja osobiście na ten moment jeszcze się skłaniam, czy postawić pieniądze na Brazylijczyka. Poczekam sobie do wagi, bo to jest dla mnie postawa, ja zawsze do wagi czekam. Jednak tutaj ja myślę, że Adam Keresz nie będzie miał takiej łatwej roboty, jak to miało miejsce w poprzednich pojedynkach. Jeśli Clinton Abreu się zmotywuje, a ma umiejętności, oczywiście on, tak jak mówię, swoje triumfy święcił w kategorii półciężkiej, na wadze z Jamelem Jonesem miał bardzo dużo, od tej kilo 117 kilo. Z 93 na 117 widać, że on wszedł do tego pojedynku. To była jakaś taka walka. Ktoś nam wypadł, gdzieś tam jeden, drugi i oni w to wskoczyli. Abreu wziął walkę, w sumie można powiedzieć, pewnie dla pieniędzy, trenuje w Stanach, więc wiadoma sprawa. Jednak on też był wcześniej ogłoszony. Ja postawię na Abreu. Ten kurs mnie bynajmniej interesuje jak najbardziej do gry, a kursy w okolicach 2,80 na tym poziomie, gdzie mamy gościa, który bił się w Rosji, który bił się w UFC. Bił się w UFC naprawdę z kotami, bo też patrząc, tak jak mówię, jeszcze raz wracam do jego rekordu, to Ankalaev w pełny dystans w debiucie. No, samym Alvin to akurat może nie ten, ale Shamil Gamzatow, porażka z Hillem, wcześniej dobre pojedynki jeszcze z wywiozionym Walkerem, to lata temu, to jest gość, który ma potencjał, jeszcze moim zdaniem nie jest na tyle wyeksploatowany, żeby tutaj dostać kolejny wpierdol tak łatwo. 29 lat, w tym roku 30 kończy w Wigilię. Ja postawię na Breu na papierze, ale tutaj myślę, że już ten sam schemat właśnie przerabiałem wtedy na tej gali, o której mówiłem na początku, na walce Sejsa z Usmanem, gdzie też stawiałem na over 1,5. Wtedy Sejs był underdogiem, poddał w drugiej rundzie właśnie Muhammada Usmana.
I ja myślę, że tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Taki eufemizm troszeczkę. Clisson Abreu, bardziej doświadczony, jest na pewno przygotowany, nie wchodzi do walki z dupy, jak w tamtym pojedynku. A Keres bierze walkę dość szybko, bo bił się przecież miesiąc temu. No, dla mnie tutaj w tej kategorii, ja bym na Keresa nie postawił osobiście, bo jednak oczywiście on ma czym uderzyć, ale tutaj jednak ten poziom 20 pojedynków Abreu, 5 pojedynków Keresa. Keres tych zawodników w swoim koszyku, tak jak mówię, nie miał zbyt mocnych, bo największym nazwiskiem jest Kirill Sidelnikow. Oczywiście bardzo dobrze tutaj wtedy wypadł, jednak ta nieregularność też w jego pojedynkach. Ja postawię tutaj na Clissona Abreu po tym kursie i myślę, że jest to. Może to być bardzo dobra inwestycja, jeśli chodzi o tą galę, być może nawet najlepsza. A kursy mamy tutaj bardzo duży wzrost. No nie wiem, ja gdzieś tutaj w Keresza jestem w stanie zobaczyć, że jednak Keresz tutaj go upoluje. Jednak myślę, że tak overallowo to jednak Clisson Abreu ma więcej do zaprezentowania. I ja na papierze stawiam na zawodnika American Top Team. Baba Jenkins kontra Kyle Boczniak, kategoria piórkowa. Mamy tutaj Kyle'a Boczniaka, który wchodzi w miejsce Koreańczyka Sung Bin-yo. Bierze walkę Boczniak w zastępstwie bez jakiegoś tam chyba większego przygotowania, z tego co sobie tutaj wyobrażam, widzę. Baba Jenkins w ubiegłym sezonie zaskoczył, wygrał na rozpoczęciu sezonu z Lancem Palmerem. Tam kursy wchodziły w końcach 4-0. Dominacja Baby Jenkins w tamtym pojedynku. Dołożył kolejne zwycięstwo z Bobby Moffettem. No był w moich oczach Jenkins zdecydowanie największym faworytem ubiegłego roku, jeśli chodzi o kategorię piórkową. Zawiódł Jenkins mnie bynajmniej bardzo mocno. Nie tylko pewnie mnie w pojedynku z Chrisem Wade'em, jednak tutaj Chris Wade odrobił pracę domową z tamtych dwóch pojedynków Jenkinsa. Odrobił pracę domową z poprzednich sezonów. Wypunktował na pewnym dystansie Jenkinsa. Pokazał się z bardzo dobrej strony Chris Wade w tamtym pojedynku. No i mamy Kyle'a Boczniaka. Kyle Boczniak, który w UFC miał 7, ma 7 pojedynków, stoczył 7 pojedynków, wygrywał tylko dwa razy. Choć też ten pojedynek z Bazdrą też był bardzo mocno naciągany, z tego co pamiętam. Ania zniszczyła przed czasem, Boczniak dołożył, Boże, dołożył. Odrodził się Boczniak w organizacji XMMA. 3 pojedynki, 3 zwycięstwa na punkty. Kajo Uruguay, Marcus Brimage ściągnięty z kanapy, chyba z tego co pamiętam. I Carlton Minus przez splita zwycięstwo z zawodnikiem z Alaski. No ja powiem szczerze tak. Dwa scenariusze są w tym pojedynku. Baba Jenkins będzie obalał, kontrolował, tak jak choćby w pojedynku z Palmerem, gdzie no nie ukrywajmy, że Baba Jenkins obalał bardzo dobrego napastnika, jakim jest Lance Palmer. Z Wade'em troszeczkę to inaczej już wyglądało. Na Chris Wade też pokazał się bardzo dobrze z tej strony. A Kyle Boczniak nie ma rewelacyjnych zapasów, ma niezłą obronę przed obaleniami. Tutaj w 7 pojedynkach obalał go choćby, no zabił Magomedsharipa, Jeremy Kennedy. Kennedy to nawet, patrzę sobie w statystykach UFC, 8 razy obalił Kennedy Kyle'a Boczniaka. Boczniak dobrze wygląda, jak najbardziej ma 35 lat. Wygląda dobrze, ale na tle właśnie zawodników słabszych i na tle zawodników takich, no bardziej, może nie stricte stójkowych, jednak bardziej stawiający na swoją grę, w swojej grze na stójkę niż na zapasy. I to prawdopodobnie będzie klucz do zwycięstwa Baby Jenkinsa. No ja lubię Jenkinsa, może też troszeczkę nieobiektywnie, ale jednak ja tutaj na Jenkinsa dość spokojnie postawię. Jednak tutaj mamy skoki kursu, co ciekawe, stawiają ludzie na Boczniaka. Ja jednak tego nie łykam. Myślę, że tutaj Baba Jenkins odrobi pracę domową i wygra to najprawdopodobniej na pełnym dystansie. No bo cóż innego, skoro Kyle Boczniak w UFC 5 pojedynków przegranych, ani razu nie przegrał przed czasem, więc myślę, że i Jenkins go nie skończy. Tym bardziej, że Baba Jenkins nie jest typem finishera. Oczywiście on wygrywał tutaj na punkty. Boże, na punkty. Przed czasem Lukasem Martinsem na Brave'ie, na CBS Diego Malonem, jednak to nie były nazwiska jakieś potężne. Jest do uszczelnienia, co pokazał Georgi Karahanian. Bardzo dobra walka jeszcze w Jenkinsa. To też w takie zamieszłe czasy z Alim Bagowem. W pierwszej rundzie tam był w stanie skontrolować Bagowa, mega mocnego pod względem zapaśniczym. No nie bardzo mi się chce tutaj, znaczy nie to, że wierzyć, ale raczej taki scenariusz na zwycięstwo Boczniaka jest dla mnie, powiem szczerze, no mało realny. Mało realny, ja postawię na Jenkinsa. Jenkins na punkty 1,95, u niektórych 1,57 już mamy. Mamy wzrost 1,57 na 1,76. Nie, no tutaj ja akurat dość pewnie na Jenkinsa bym postawił. Jeśli grać, to grać dzisiaj, bo myślę, że te kursy już. Chociaż nie, parę zasad być może nie polecą, bo jednak tutaj sporo osób idzie w Boczniaka, co ciekawe. Tak jak mówię, Kyle Boczniak
odrodził się w jakiś tam sposób, oczywiście jednak spójrzmy na kaliber rywali. Markus Brimesz, mocno pasprajno zbity, Kajo Uruguay nigdy nie był jakimś zawodnikiem wybitnym, Carlton Minus miał swoją szansę w UFC, też w PFL, przegrywał wszystko jak leci. A Baba Jenkins to jest solidny gość, który z niejednego pieca chlebia. Bellator, ACB jeszcze wtedy, Brave, zdobył pas Brave, pokonując wtedy właśnie, najpierw Bobie z Damy chyba, później Martinsa w PFL pokonał Palmera. Mi to wystarczy zdecydowanie, żeby postawić na Jenkinsa i dla mnie Brazylijczyk jest tutaj nabitym faworytem. 75 do 25 bym postawił na byłego zawodnika organizacji Bellator. Ostatni pojedynek w prelimsach to kategoria ciężka i pojedynek Ante Delia kontra Mateusz Scheffel. Ante Delia, ubiegłoroczny finalista. Ante Delia w ubiegłym roku 4 walki, 2 porażki z Bruno Capelozą. W pierwszym pojedynku był ogromnym faworytem. Chorwat, porażka w 46 sekund, tam przejał się po nim Capeloza. No później Chandler Cole, tutaj taka walka raczej bez wielkiej przeszłości, bo zawodnik też ściągnięty z kanapą, on wszedł wtedy za HTF-a Maila. Na pewno tutaj największe zwycięstwo w karierze to jest zwycięstwo z Denisem Gocowym, gdy Ante Delia tam się zaprezentował z bardzo dobrej strony, naprawdę wyglądał bardzo, bardzo, bardzo dobrze Ante Delia. I w finale z Caporozą to brakowało tyle. Ja stawiłem na Delię w finale i przeszła mi dobra kasa koło nosa wtedy, z tego co pamiętam. Miał skoczonego Capelozę już praktycznie Ante Delia. Oczywiście Ante Delia przegrywał tam, patrząc przez pryzmat, oczywiście 5 rund był zdecydowanie słabszy. Jednak był moment, jak pamiętacie tą walkę, że jednak Ante Delia miał praktycznie skoczonego Capelozę i to, że sędzia nie przerwał, to Brazylijczyk może się modlić, bo wygrał przez to kupesiana Capeloza, a jednak Ante Delia już wcześniej też naprawdę dobre zwycięstwa, Ricardo Prassel, porażka z Tyburą na M1, Samanu Tafa, Oli Thompson, ta Samanu Tafa to może nie jakieś rewelacyjne skalpy, jednak Ante Delia to jest bardzo solidny, ciężki jak na europejskie warunki, 31 lat, kapitalne gabaryty Delii, jego rywalem Mateusz Scheffel. Mateusz Scheffel zasadniczo, z tego co ja widziałem, on się wcześniej w kategorii ciężkiej nie bił, ostatnią walkę miał w ciężkiej z Gwelkę, co akurat to zwycięstwo w pierwszej rundzie to nie jest jakiś wielki, bym powiedział, wyczyn. Bił się w ubiegłym roku Scheffel na kontenderze, został zdemolowany przez Azamata Murzakanowa w pierwszej rundzie. No i też patrząc na ten jego rekord, no to tutaj on nie ma totalnie nikogo dobrego, a też przegrywał z takimi zawodnikami jak Rodney Wallace, jak Flavio Magon, to nie są zawodnicy. John Allan też nie jest zawodnikiem, który jest typem finishera. Raczej takim sensownym tutaj tropem będzie to, że ta walka nie skończy się na punkty. Zobaczymy, jak Scheffel się zaprezentuje w kategorii ciężkiej. Nie wiem, jaką wagę miał w pojedynku z Gwelkę ciężką i tutaj nawet nie szukałem, bo i tak nie znajdę. Ale w kategorii półciężkiej tutaj to różnie sobie radził i powiem szczerze, że ja go nie widzę w pojedynku z Delią. Chyba, że tak, Delia na pewno w pojedynku tym drugim z Capelozą udowodnił, że ma łeb twardy jak diabli. I po prostu... jeśli Scheffel nie wiedzie tak jak Capeloza w pierwszym pojedynku, to Ante Delia to bierze bez mniejszych problemów. Kursy też są jakie są, po raz kolejny może bukmacherzy nazwią w Bambuco z 1.33 na 1.17 już w tej chwili, jednak no dla mnie Ante Delia w tej kategorii ciężkiej, on i jeszcze jeden zawodnik to są dla mnie nawet trzech, bo tak jak niespodzianek jakiś nie widzę, chociaż jedna może być i mam nadzieję, że to będzie w pojedynku z Abreu z Kereszem. Ante Delia przed czasem 1.57, dobra propozycja myślę do kombinacji. Under 2.5, 1.44, walka nie dotrwa do decyzji, 1.33. Ja nie bardzo gdzieś widzę to, że to się skończy na punkty. Tak, dwie walki Delii się skończyły na punkty, Golcow i Capeloza w finale. Nie wydaje mi się, że Delia, tutaj Scheffel jest zawodnikiem, który wielokrotnie przegrywał przed czasem i ma taki styl walki, że też często się wdaje w te takie bijatyki. No ciężka walka do... Znaczy ciężka. Ciężko mi wskazać jeden taki, powiedziałbym, jednoznaczny scenariusz tego pojedynku. O to mi chodziło. Bo tak, Ante Delia zapaśniczo będzie miał prawdopodobnie przewagę. Ma twardy łeb. Nie boi się wdawać. Ja bardzo się bałem o to, że Capel za go ustrzeli, a jednak Delia pokazał, że jednak łeb ma twardy. Oby nie był na tyle rozbity, że da się gdzieś trafić czymś szybkim, dlatego też jako podpórkę biorę, no oczywiście dla mnie zdecydowanie większą wartość ma to, że walka nie dotrwa do decyzji po kursie 1.32, niż to, że Delia wygra po kursie 1.17, tutaj nie ma wątpliwości, to jest na pewno dużo lepsza propozycja, bo tak jak mówię, Scheffel być może trafi, cholera go wie, ale jednak jeśli on przegrywał z gościami, którzy w kategorii półciężkiej
nie byli finisherami jak choćby John Allan, który w UFC, przecież on chyba nawet walki przed czasem jednej nie wygrał, z tego co sobie przypominam. Więc dlaczego tego nie spróbować? No na pewno tutaj, tak jak mówię, jeśli grać Delije już na jego zwycięstwo, to to, że wygra przed czasem, bo na punkty to raczej 3,75 to jest big value, jednak ja osobiście nie widzę scenariusza takiego, żeby to Ante Delija tutaj dotrwał do decyzji sędziów. No, faworytem jest Chorwat, tutaj nie ma co ukrywać i 31 lat jest w swoim prime, bierze gościa z kategorii półciężkiej, chłop z wielkimi gabarytami, z dużą siłą, z dużą wolą walki, z twardym łbem, ma wszystko, żeby to wygrać i... No ale kurs jest nieopłacalny do gry już na ten moment, także ja osobiście takiego czystego zwycięstwa Delii nie wezmę i polecam coś sobie wybrać z tych propozycji, które podałem, z tych propozycji pobocznych, o, że tak to ujmę. Otwieramy kartę główną tej gali PFL i rozpoczynamy ją od pojedynku. Denis Golcow kontra Cody Goodale. Zaktualizowała się rozpiska w trakcie nagrywania. Denis Golcow pierwotnie miał się bić na tej karcie z samym Kay, zawodnikiem chyba z Australii lub z Nowej Zelandii. Kolejny mismatch tutaj, jak to PFL ma w zwyczaju, nie robić sobie zaplecza, tylko ściągać zawodników na parę dni przed. Totalnie z łapanki, z takimi sobie rekordami. To Chandler Cole już tutaj, z właśnie już wspomniany Chandler Cole, gdzie tutaj z Ante Delią się bił, przegrał szybko w pierwszej rundzie. Ja tutaj nie przewiduję innego scenariusza. No ostatnia szansa chyba Denisa Golcowa, jeśli chodzi o PFL, bo tutaj bierze udział w turnieju po raz drugi w 2019 roku. Trzy zwycięstwa Golcowa, Jared Groszold, Kelvin Tyler, Satoshi Ishii, większościową decyzją słabszy pojedynek Golcowa i porażka z Ali Misajewem. To był chyba finał. Nie, to nie był finał, to był chyba półfinał. Ali Misajew, nie pamiętam, z kim on się później bił. Porażka w trzeciej rundzie ciosami w ubiegłym roku. Moderis, Brandon Sales, gdzie Salesem rzeczywiście Brandon Sales bardzo dobrze wyglądał na tle Golcowa, co pokazało tylko, że jednak zawodnik z Hawajów i jest to naprawdę solidnym, kompetentnym oponentem dla Golcowa, przepraszam. Porażka z Ante Delią to był chyba półfinał. A Cody Goodale wchodzi tutaj w zastępstwo za właśnie zawodnika z Oceanii. Troszkę się mu się teraz przyglądałem. 32 lata. Nie wiem, co na ten temat powiedzieć, bo miał bardzo długą przerwę. 7 lat od 2011 do 2018 roku. Od 2018 roku 4 pojedynki, 3 zwycięstwa, 2 razy przed czasem w pierwszych rundach, 2 razy. I porażka z Jamelem Jonesem o pas. Cage Fury Fighting Championship przegrał szybciutko w pierwszej rundzie z Jamelem Jonesem, którego na tej karcie dzisiaj też zobaczymy. Już go widzieliśmy wcześniej w turnieju. No tutaj niespodzianki nie będzie. No zresztą kursy wskazują na to. Denis Golcow z 1.14 na 1.09 w tej chwili. Nie ma co tutaj gadać. No różnica doświadczenia, różnica sportowa jest ogromna. No nie wierzę, że Denis Golcow jest w stanie to przegrać, że tak doświadczony gościu jak Golcow to przegra. On jeśli przegrywał przed czasem, to już naprawdę z zawodnikami mega dobrymi, jak Ali Isajew, jak wcześniej Muhammad Wakajew, masa. No oczywiście tutaj może nie wracajmy aż tak głęboko, bo był mało doświadczony, a bił się z zawodnikami naprawdę dobrymi, jak Volkov, jak Pobierzec, więc był w stanie to przegrywać. Ale rzeczywiście on pokonywał naprawdę dobre, solidne nazwiska i sportowo, i nazwiskowo, jak na tamte czasy. To jest mega doświadczony gość, 34 walki na 13 walk Cody'ego Goodale'a, gdzie on najważniejszą swoją walkę no, przegrał tutaj z Jamelem Jonesem w marcu ubiegłego roku w 2 minuty ciosami. Cóż więcej mogę powiedzieć. Denis Golcow przed czasem 1.32, Denis Golcow na punkty 20 kurs. Petarda, jakby to weszło, to kurwa po prostu coś niesamowitego. No nie, no niemożliwe to jest raczej... Golcow przed czasem. Druga runda najpóźniej, myślę. Tutaj niespodzianki nie będzie, nie będę się rozgadywał. Under 2,5, 1,27. Walka do twardej decyzji, 1,19. Bezpieczniejsze opcje, ale zasadniczo ja sobie totalnie nie wyobrażam. O ile jeszcze w innych walkach tak, o tyle tutaj w starciu Rosjanina z Goodalem to nie ma innej możliwości niż zwycięstwo Golcowa i biorę to, no pewnie 1,32 do kombinacji. Solidna nawet propozycja. Kolejna walka w kategorii ciężkiej. Renan Ferreira kontra Jamel Jones. Renan Ferreira w ubiegłym roku, no można powiedzieć, że 3 zwycięstwa, bo z Werdumem ten no contest, gdzie on najpierw przegrał, potem wygrał, potem no contest, tak jak wspominałem tutaj na początku filmu. Zwycięstwo na punkty Semanu Tafą, który no ma łeb twardy jak diabli, to tutaj nie jeden ciężki się przekonał o tym.
No i szybkie zwycięstwo w ostatnim swoim pojedynku z Anglikiem Stewartem Austinem, 31 sekund wcześniej też zwycięstwo z Wanderą. Jak przegrywał, no to tutaj dyskwalifikacją z Brettem Martinem i porażka z Vinicjusem Moreirą przez Anbar bardzo, bardzo dawno temu, w 2016 roku. Renan Ferreira, rewelacyjne warunki fizyczne, 203 cm wzrostu, 216 zasięg ramion. Powiem szczerze, że ja sobie nie przypominam gościa, chyba na ten moment, na pewno w UFC, może to chyba tylko Struwe, ale zasadniczo to poza nim nikt inny mi nie przychodzi do głowy. Nie no, Struwe był większy jeszcze, żeby miał takie gabaryty jak Brazylijczyk. Jamel Jones 12-7, no Jones wszedł z buta do turnieju, właśnie znokautował wspomnianego Chrisona Abreu. To był szczęśliwy knockout, ja odnoszę takie wrażenie, że to było bardzo szczęśliwe. Wszedł Abreu bez przygotowania, został zbity. No bo tutaj zdemolował go Bruno Capelloza, w pierwszej rundzie napoczął, w drugiej rundzie skończył wcześniej Jones. No tutaj jakichś rewelacyjnych zwycięstw nie ma. Tyler King, Cody Goodale wspomniany wcześniej, porażki tutaj w kategorii półciężkiej, wielokrotnie z Kingiem w ciężkiej w pierwszej rundzie, z Mike'em Rodriguezem w półciężkiej w pierwszej rundzie, z Berzinem w półciężkiej w pierwszej rundzie, z Marionem Denisem jeszcze w tufie, też półciężkiej w pierwszej rundzie. Poddanie w pierwszej rundzie, on na 7 porażek, 5 razy przegrywał przed czasem. No i innej opcji nie widzę, myślę, że ta Renan Ferreira, jeśli zacznie... Znaczy tutaj, myślę, że jeśli chodzi o kategorię ciężką, dużo, dużo zawodników zasadniczo będzie, odnoszę wrażenie, polować na ten knockout szybki, bo to może ustawić całe rozgrywki. I tak było z Bruno Capellozą i myślę, że sporo osób będzie tutaj celowało właśnie w takie rozwiązanie. No a kursy są takie, jakie są. Renan Ferreira jest tutaj olbrzymim faworytem w tym pojedynku. 1.14 w tej chwili. Średni kurs 1.33, nie jest to oczywiście warte gry, ja nie polecam. Ja nie polecam grania niczego poniżej 1.30, jeśli chodzi o kategorię ciężką. Wakanie do spadu decyzji 1.18, AD 1.25. No Ferreira przez TKO, KO, myślę, że to ma ręce i nogi na pewno 1.50, chociaż się nie zdziwię, bo jednak Renan Ferreira to też jest dobry grappler, wbrew pozorom poddał Wanderę, chociaż tych właśnie poddań za dużo no w swojej karierze nie miał, więc najbardziej taką realistyczną propozycją jest to 1.50 na knockout z rąk Ferreiry. No i Ferreira wygra w dystansie, średni kurs 1.31, samo co z Golcowem. No z Golcowem pewniejsza propozycja, bo jednak ma gościa klasę słabszego. Jamel Jones też wybitny jest, jest w stanie zagrozić, myślę, bo nawet na te kursy patrząc wtedy Jamel Jones w starciu z Capellozą też nie był jakimś, tak, bo 2.70 nie był takim ogromnym underdogiem, jak to ma miejsce tu w pojedynku z Ferreirą. Więc paradoksalnie, jeśli miałbym wybierać pomiędzy walką Golcowa a Ferreira, na pewno wziąłbym Ruska. No taki najbardziej sensowny scenariusz, no Ferreira. Ferreira w pierwszej rundzie 1.87 może też zacząć, no naprawdę ma chłop długie ręce, mega, ma naprawdę dobre uderzenie, jest dość dynamiczny, co ciekawe, jak na tą kategorię, na te gabaryty. No ale innej opcji nie widzę, te kursy są biedne, no nie są zbyt zachęcające do gry, dlatego ja tak zbyt na poważnie nie biorę tego, bardziej do jakiejś taśmy, jednak te kursy też no nie dadzą zarobić zbytnio, więc ja bym tutaj podchodził sceptycznie, bo gdzieś się czai niespodzianki w kategorii ciężkiej. Myślę, że to będzie najprawdopodobniej w pojedynku Abreu z Kereszem, jednakże tutaj z tych trzech takich dogów, bo jeszcze mamy jedną walkę w kategorii półciężkiej, to najbardziej prawdopodobne zwycięstwo to jest Jones, ale no to taki 80 do 20 stawiam na Ferreira i oczywiście na papierze stawiam na niego, jednak ten kurs, no mnie, tak jak mówię, ja jestem nauczony, żeby takich kursów w kategorii ciężkiej nie brać, poniżej 1.30 nie biorę niczego, także no ewentualnie jeśli chcecie grać do Ferreira w dystansie, to jest te 1 w tej chwili 31 lub under 1.5 dla takich bardziej optymistycznych graczy, 1.51, no naj chyba ciekawsza, ale dość ryzykowna jednak, bo myślę, że Jones jest w stanie, skoro przetrzymał z Capellozą tutaj rundę i trochę, to półtorej rundy jest, myślę, w zasięgu Amerykanina i też się nie zdziwię, jak to tak się skończy, że Ferreira będzie bił Jonesa i go upoluje. Może w drugiej, może się będzie ciężko powiedzieć, ale na punkty to ja tego kompletnie nie widzę i jeśli miałbym grać, to tak, ale jeszcze się zastanawiam, bo ja tak jak mówię, ja tych słabych kursów w kategorii ciężkiej to piąte przez dziesiąte, muszę się zastanowić, także ale faworytem no jest Ferreira i to takim dość zdecydowanym. Myślę, że on może być czarnym koniem w tym roku tego turnieju. Z Werdumem wyglądał nie najgorzej, był sporym underdogiem, jednak też walka z tak doświadczonym gościem, oczywiście past prime, ale jednak nadal to jest dobre nazwisko i też takie to zwycięstwo było dosyć, no pamiętamy, dość kontrowersyjny bym powiedział, bo najpierw został poddany, potem go Werdum puścił, Ferreira go zbił ciosami, no i to takie zwycięstwo
perlusowe trochę bym powiedział, ale oczywiście tak już podsumowując, nie rozgadując się, Ferreira przed czasem jest najprawdopodobniejszą opcją na ten pojedynek, ale ja osobiście nie wiem, czy postawię, nie wiem, nie mam pojęcia. Jeden z moich faworytów tegorocznych do wygrania turnieju, Brendan Lagnane kontra Ryoji Kudo. Też taki pojedynek, nad którym ja się troszeczkę zastanawiam, bo to takim smaczem troszeczkę mi śmierdzi. Brendan Lagnane w ubiegłym roku no był tutaj jednym ze zdecydowanie faworytów, jeśli chodzi o ten sezon zeszłoroczny. Dwa zwycięstwa Shane'a Moraes w pierwszej rundzie, potem zwycięstwo z Tyrellem Diamondem. No takie, powiedziałbym, uczciwe, bo tutaj większościową decyzją wygrał Lagnane. Porażka z Movlidem Kaibulajewem przez splita, gdzie totalnie naciągana decyzja, tam była walka do jednej bramki dla Kaibulajewa, co obnażyło to, że Brendan Lagnane będzie miał problemy z zapaśnikami. Na pewno takich zapaśników mamy w tym sezonie, ale akurat na debiut tutaj, znaczy na debiut, na rozpoczęcie tego sezonu dostaje Ryojiego Kudo. No i ja popieram jak najbardziej PFL, bo PFL zawsze co sezon daje tutaj gościa, który jest z Azji, który ma jakieś tam wzbudzić zainteresowanie, jeśli chodzi o Azję, właśnie turniejem PFL. I to jest świetny sposób, jednak ja odnoszę wrażenie, że jeśli chodzi o Kudo, to jednak można było się bardziej postarać i ściągnąć kogoś z lepszej federacji, kogoś z lepszymi nazwiskami w rekordzie, na pewno też gościa nie po porażce. Ryoji Kudo nie był nigdy związany też z jakąś większą organizacją. Bił się na Shoto, bił się teraz o pas Shoto w ostatnim właśnie pojedynku. Wcześniej bił się Ryoji Kudo 3 razy pod banderą One Warrior Series. Wygrał 3 walki, jedną przed czasem 2 razy decyzjami. Ostatnie zwycięstwo to był grudzień 2020 z Derikotem Yamamoto na gali TTF. To była gala, którą organizowało właśnie Tribute Tokyo MMA, czyli ten jego rodzimy klub. Kudo tam wygrał w pierwszej rundzie, na wiele nie pokazał, powiem szczerze, to też była walka gdzieś tam, którą sygnowało logo One Warrior Series. W ostatnim pojedynku porażka na 5-rundowym dystansie z Keisuke Sasu, nie znam totalnie tego gościa. I powiem osobiście, że tak patrząc na Kudo, patrząc na jego przygotowania, to ja nie bardzo widzę tutaj jego jakieś szanse, jeśli chodzi o walkę właśnie z Brytyjczykiem, bo Brytyjczyk ma tutaj zdecydowanie więcej do zaoferowania. Kudo jest całkiem dobrym uderzaczem, dosyć szybkim, ma całkiem niezłe uderzenie, odnoszę wrażenie, jednak tutaj Lagnane, który jest doświadczony na poziomie i PFL, na poziomie Contendera i na poziomie ACB, bił się w BAMie, bił się tutaj naprawdę, bił się z Duke Snowem. Nie przegrał splitem. Nie no, no tutaj ja za bardzo tego nie widzę, jeśli chodzi o zwycięstwo Japończyka i te bukmacherzy zasadniczo też, bo kursy mamy w tej chwili już średnie 1.10, co jest kompletnie nie do gry, po raz kolejny. Nie no, jeśli miałbym grać taki słaby kurs, na pewno bym wziął Lagnane'a, jak najbardziej. Lagnane przed czasem, no taką najbardziej chyba sensowną, o co ciekawe, mam 1.87 na zwycięstwo przez knockout i jeden około 90 na zwycięstwo w dystansie, więc myślę, że to jest dobra opcja. Tak jak mówię, no tutaj Lagnane to odnoszę wrażenie, że jest takim troszeczkę pupilkiem tutaj, jeśli chodzi o PFL, bo ta decyzja z Kaibulajewem to było totalnie w ogóle niezrozumiałe, bo przegrał tam z gościem zdecydowanie, przegrał splitem, ale no przegrał czystą bardzo decyzją, co pokazało, że tak jak mówię, Brytyjczyk nie będzie miał zbyt dużych szans z co lepszymi zapaśnikami, a takich mamy Jenkinsa i mamy jeszcze tych dwóch panów, o których wspomnę później. Więc tutaj myślę, że Brendan Lagnane też sobie zdaje z tej sytuacji sprawę najprawdopodobniej, że tutaj trzeba to wygrać szybko, efektownie, być może nie bardzo szybko, jednak myślę, że to się rozstrzygnie jak najbardziej w dystansie i skończy się przed czasem oczywiście tutaj zwycięstwem Lagnane'a. Kurs średni to mamy 1,85, ten kurs rośnie, ja jestem dosyć zdziwiony. Oczywiście Kudo jest w stanie postawić się tutaj Anglikowi, jednak debiut w organizacji, brak jakichś mega mocnych nazwisk, zresztą Kudo też tutaj finisherem jakiś mega nie jest, zrobił się na One Warrior Series, wygrywał 2 razy decyzjami, tutaj jeszcze wcześniej na Shoto też, jak już pokonywał to takich przeciętniaków, odnoszę wrażenie, ciosami, a i No, tak to wygląda tutaj, bił się jeszcze na amatorstwie sporo, 4 walki, no nie sporo, no nie, ja myślę, że Lagnane tutaj w dystansie jak najbardziej do gry, po kursie 1,85, ja w to wchodzę, myślę, że to jest bardzo dobra propozycja, można sobie czymś podbić,
Powyżej dwójki, żeby wyszło, i to jest taka solidna podstawa do jakiegoś dobrego dubla. Tak mi się wydaje. Jednak nie będę, tak jak mówię, nie będę kompletnie zdziwiony, bo też patrzę na tutaj na kursy, na Rognie, na przez decyzję i 2,38, więc paradoksalnie sporo osób idzie jednak w to, że Rognane wygra na punkty. Jednak ja myślę, że Rognane to rozstrzygnie przed czasem, bo jednak Japończyk to nie jest zawodnik pokroju ani Moraesha, ani Diamonda. Chociaż nie, no paradoksalnie decyzje z Wagim, z Valente, jednak to były walki pierwsze. Valente chyba też mało przed czasem przegrywał, z tego co pamiętam. A na ACA wygrywał z Chapelion, znokautował Wilkinsona, solidne nazwiska, zaligiał na punkty dobrym. No, taka walka. Powiem szczerze, że teraz troszkę sobie wątpliwości sam rzuciłem, ale najbardziej sensowną opcją jest to, że Lognane znokautuje pewnie takiego dosyć otwarcie bijącego, dynamicznego Japończyka, który gdzieś się nadzieje na coś, zostanie skończony przed czasem. I ja w to, no, najprawdopodobniej wejdę. Tak jak mówię, ja nie stawiam jeszcze, bo ja zazwyczaj stawiam po ważeniu. Ważenia jeszcze nie było, dlatego cały czas takie mam wątpliwości, muszę się przyjrzeć. Ale to jest najbardziej stosowna opcja do gry z tej walki. Co-main event tej gali, sportowo no, zdecydowanie najrówniejsze, najlepsze no, zestawienie, jeśli chodzi o tą kartę. Lance Palmer kontra Chris Wade. Lance Palmer jest dwukrotny mistrz PFL, dwa razy po milion dolców zgarnął w ubiegłym roku. Jednak ten sezon nie poszedł zdecydowanie po myśli. Porażka najpierw z Jenkinsem, gdzie był dużym faworytem. Palmer przegrał z Jenkinsem do jednej bramki. Potem porażka z Mowlidem Kaibulajewem. No, też tutaj Mowlid bez jakichś tam większych problemów rozegrał Palmera. Wcześniej Palmer tych zwycięstw nabił kupę. Też spójrzmy na ten sezon choćby 2019, gdzie 6 zwycięstw aż, raz, dwa, trzy, 5 zwycięstw, 3 razy z Alexem Gilpinem się bił. Zwycięstwo z Laurentiną, zwycięstwo z Aleksandrem Almeidą, gdzie był w każdym pojedynku byczym faworytem. Jakoś tej, być może tej obniżki formy u niego nie było widać wcześniej. Też na 2018 roku Seiler, Haliyson, Koga. Te sezony były takie sobie. Pod względem personalnym Chris Wade w ubiegłym roku no, zaskoczył, można powiedzieć, czy zwycięstwa i porażka z Kaibulajewem. I to jest też właśnie taki paradoks, bo tak, on z Dizim, moim zdaniem, ja pamiętam tą walkę i on tą walkę, moim zdaniem, przegrał z Francuzem. Bardzo wyrównana walka, Dizzy tam naprawdę dobrze zapaśniczo wyglądał. Zwycięstwo z Ospanowem, gdzie sporo osób na Ospanowa grało, zresztą kursy tutaj zamknięcia to było 2,20 na Wade'a. 2,55 z Jenkinsem, zwycięstwo takie, taka sinusoida, jeśli chodzi o Wade'a, bo Wade wyglądał przeciętnie z Ospanowem, miał problemy z Jenkinsem, wyglądał świetnie, potem porażka z Chaibulajewem. To jest gość, który może wypaść znakomicie i może wypaść równie dobrze przeciętnie, dać się zdominować. Tutaj Chaibulajew nie miał większych problemów z Wade'em, zdominował go na pięciorundowym dystansie. No, kursy też same z siebie wskazują, że to nie będzie łatwa walka do typowania. Faworytem jest Chris Wade z 2,60 na 1,76. Ja osobiście nie postawię, z racji tego, że myślę, że Lance Palmer będzie na tyle zmotywowany, żeby się odbić po tych dwóch porażkach, że mi to śmierdzi walką taką jak w pojedynku Nathana Schulte ostatnio z Oliverem Aubin-Messier, gdzie Schulte wyglądał dobrze, a przegrał z Oliverem. Ja punktowałem chyba dla Brazylijczyka, z tego co pamiętam, przegrał wtedy Schulte z Kanadyjczykiem i to może być bardzo podobnie, bardzo blisko. No tutaj over rundowe można, myślę, brać w ciemno. Dla mnie walka 50 na 50, bez tutaj wskazania faworyta. Jeśli miałbym już wskazać tego faworyta, to byłby nim Palmer, moim zdaniem. Co ciekawego tutaj do gry. Palmer nie wygra w dystansie 1,6, aha, 1,09. Dobra, to pierdolnąłem gafę. Nie, no tutaj raczej na punkty się to skończy, jeśli miałbym grać, to 1,22 over 1,5. Paradoksalnie może to się skończyć jakoś inaczej, jednak Palmer w ostatnich 10 pojedynkach wygrał tylko raz przed czasem z Laurentino, jeśli już pokonywał to no, naprawdę zawodników przeciętnych, jak Bulon mogą, znaczy przeciętnych, no klasowo słabszych, jak Tuelksun, Yuma Biekeś, to w trzeciej rundzie też się męczy, znaczy męczył. Próbował Palmer nie mógł skończyć, knockout na Ospanowie, tutaj Wade też, no nie, tutaj to się, nie ma innej, żeby to się na punkty nie skończyło. 1,22 na over 1,5, 1,35 na over 2,5. Walka dotrwa do decyzji 1,40. No tyle, no tutaj nic innego nie wymyślę, bo tutaj mam w zawodniku dwóch naprawdę mocnych, dwóch zawodników tough, takich, którzy na pewno będą. Będzie to bardzo bliska walka. I to patrzmy też przez walki, właśnie mówię, Schulte z Oliverem Aubin-Messier, przez walkę Stephensa z Collardem.
Ja innej opcji nie widzę niż decyzja, a kto wygra, to Bóg raczy wiedzieć, nie mam pojęcia. Ale jeśli miałbym postawić to, idąc hazardową ścieżką, to najprawdopodobniej na Palmera, bo myślę, że Palmer się przełamie w tym pojedynku i weźmie to na swoją korzyść. Być może. Ale tak jak mówię, no to jest dla mnie walka z takiej kategorii no bet zdecydowanie. Main event i pojedynek mistrza kategorii ciężkiej Bruno Capelozy z Anglikiem Stewartem Austinem. Bruno Capeloza no zaskoczył w ubiegłym roku na pewno. 4 zwycięstwa Capelozy, 3 razy wygrywał przed czasem. No poza Delion to i Modelis, Jamel Jones to nie były jakieś mega mocne nazwiska. Wcześniej jeszcze Capeloza 3 lata się nie bił, przegrał z Prochaszką na Rising, to było w kategorii chyba półciężkiej jeszcze z tego co pamiętam. No Capeloza w ubiegłym roku był taką najjaśniejszą powiedziałbym postacią nawet całej federacji, bo jednak imponujące zwycięstwa. To jest ten sam przykład co był Filip Elins, który w UFC jednak gdzieś wygląda bladziutko. Jego rywalem będzie Stewart Austin. Austin debiutował w ubiegłym roku, w sierpniu. Przegrał szybciutko z Renanem Ferreirą. W 31 sekund dał się upolować Austin. I Austin tych knockoutów na swoim koncie, na swojej ręce ma sporo. Eugenia Rochin, Johnny Walker, Dalcza, Margot Beer z Plisuchowskim, porażka z Danem Charlesem jeszcze na Bellatorze. No on też się bił w dobrych organizacjach. I widać, że Stewart Austin jest w dobrej formie teraz, to muszę przyznać, bo przyjrzałem się tutaj jego przygotowaniom i Austin wygląda dobrze, wygląda naprawdę świeżo, nie będzie miał bardzo dużo kilo, no tylko nie ma szczęki, no, to jest jego problemem, że gdyby był jakiś tam bardzo odporny na ciosy, to jak najbardziej bym był w stanie tutaj jeszcze na niego postawić, jednak on wszystkie walki przegrywał praktycznie przez ciosy. Jedyna decyzja to był Artur Głuchowski, a tak tutaj, trzecia runda, druga, pierwsza. A Capeloza lubi kończyć i w pierwszej, i w drugiej, i w trzeciej też się zdarzało. No tutaj też kursy mówią same za siebie. Capeloza myślę, że efektownie zacznie ten sezon, jednak być może nie tak szybko, że zakończy to w pierwszej rundzie, bo jak najbardziej da się z nim wytrzymać, co pokazał Delia, jednak Austin szczeny nie ma. A i kursy same z siebie wskazują na to. Mamy tutaj 1.11 na Capelozę, under 1,5 rundy. Też byczek, jest 1,36, no under 2,5, 1,22 to chyba najsensowniejsza opcja. No widzicie, jakie te kursy są słabe, nawet nie bardzo tutaj jest co grać z tej kategorii ciężkiej. Dla mnie takim najbardziej sensowną opcją jest Abreu. Capeloza wygra w dystansie 1,27, nie no tutaj, ja sobie odpuszczę tą walkę na pewno, bo no nie ma co tutaj grać, no tak naprawdę no. Capeloza może się zaciąć, Capeloza było 4-0 i w walce z Delią wygrał, tutaj w kategorii ciężkiej różne jaja się działy i ja tutaj chyba to odpuszczę raczej, myślę, że tutaj Capeloza ma świetne gabaryty, ma bardzo długie łapska, Austin jest wyższy, a ten zasięg ma gorszy. No zobaczymy, może to się jakoś zaskoczy Austin, ale nie bardzo mi się chce w to wierzyć. Na pewno tam oczywiście jest Capeloza dużym, bardzo dużym, jednak kurs kompletnie mnie namawia do gry, a i te opcje na skończenia są... No, co tutaj zwalił takich ciekawych kursów, to myślę, że ten over 1,5 albo druga runda, jak złapiecie, to jest, myślę, będzie dobra opcja, to będzie na pewno ponad 2-0 i to nie to dość sporo. Ciekawe, czy to ktoś ma w ofercie, ja nie patrzyłem jeszcze. Under 2,5, no powiem szczerze, że 3,12 średni kurs. No, moim zdaniem przeszczelony mocno, ale no to się skończy raczej. Myślę, że jak nie w pierwszej, to na początku drugiej rundy. Jednak ta druga runda właśnie gdzieś tam, jeśli sobie złapiecie to, taki życzeniowo może ta Austin wytrzymać, ale na papierze i tak na zdrowy rozum, no to inne opcje niż szybkie zwycięstwo Capelozy. Ja tutaj bynajmniej nie widzę. Dzięki za oglądanie. Oczywiście w tym tygodniu coś się jeszcze pojawi, ale to będzie chyba tylko UFC, bo tam gal za dużo nie widzę. Jest jeszcze Wotore, ale też, że tam nie znam tak ludzi. No i to zapraszam do oglądania oczywiście kolejnych typowań, like, subskrypcja. Zapraszam do wspierania zrzutki również. Dzięki za wsparcie. No i co, widzimy się na następnym typowaniu. Pozdrawiam.